skali całego kraju występuje problem ze smogiem. Nie jesteśmy jakby wyłączeni z tego w Jędrzejowie. Są różne rządowe programy, które mają być wcielane dopiero w życie. Jakie są teraz możliwości, jakie gminy mają możliwości pracy z tym zagrożeniem? Czy trzeba pamiętać, że Jędrzejów ma no, przynajmniej trochę inną sytuację niż większość miast w Polsce? To znaczy, no, to trzeba rozdzielić, tak? Trzeba rozdzielić na dwa elementy. Źródła niskiej emisji to przede wszystkim piece przydomowe, te najgorszej jakości, no i niestety opalane też często paliwem nie najwyższych lotów. Wynika to z jednej prostej rzeczy, z braku środków finansowych, żeby ci ludzie mogli kupować coś droższego i z takiego przyzwyczajenia, że pali się jak najtaniej, bo wtedy jest dobrze. Ale tu drugim elementem to oczywiście ta infrastruktura publiczna, która podlega pod gminę. Mam na myśli przede wszystkim kotłownie, które zaopatrują czy zasilają system cieplny miejski. I tutaj mamy parę pozytywów, to znaczy przede wszystkim te kotłownie zostały w ostatnich latach zmodernizowane. Już nawet one wcześniej już mniej problemów generowały, bo nie były węglowe, tylko olejowe, a ostatnio wprowadzony gaz. To już w ogóle nie ma problemu z przynajmniej takiego jak w wypadku węgla. To zdecydowanie najlepsze w tej chwili źródło energii cieplnej. Jeżeli mówimy o paliwa, nie mówię o odnawialnych źródłach jak wiatr czy solary, ale to na pewno duże wzmocnienie dla takiego pozytywnego, ekologicznego funkcjonowania miasta. Trzeba pamiętać też, że gmina zmodernizowała swoje obiekty. Większość z nich zostało termomodernizowanych. Też ograniczyło to ilość energii koniecznej do zaopatrzenia tych budynków. I po drugie, gmina też zmodernizowała kotłownie, przechodząc chociażby na gaz lub wprowadzając ciepło systemowe miejskie do tych obiektów i w ten sposób na pewno przyczyniając się do ograniczenia emisji. Jeżeli chodzi o tą emisję, która jest najbardziej widoczna, i najgłośniejsza teraz, czy najbardziej komentowana, to znaczy źródła niskiej emisji w postaci przydomowych pieców, to jakieś tam plany cały czas są. To znaczy gmina w grudniu przyjęła program ograniczenia niskiej emisji. W ramach tego planujemy pozyskiwanie środków i wsparcie. Dodatkowo oczywiście w tym programie są przewidziane kolejne inwestycje w obiekty użyteczności publicznej, w takim kierunku, aby ograniczyć emisję na budynkach publicznych, no to przede wszystkim gmina powinna robić. Trzeba pamiętać też, panie redaktorze, że gminy nie finansują pewnych rzeczy w 100%. Więc no, ci, którzy myślą o zmianie pieca chociażby, to oni pewnie to zrobią, tak? Na nowy, oczywiście lepiej sprawny, może już gazowy, niekoniecznie węglowy. No problemem są ci, których po prostu na to nie stać i tu no ten problem nie do końca pewnie jest usuwalny, nie do końca zniknie. Myślę, że tu rozwiązania systemowe, o których się mówi teraz głośno, chociażby wprowadzenie rygorystyczniejszych przepisów dotyczących pieców i paliw, będą w pewnej mierze rozwiązaniem problemu. Tak jak powiedziałem, my swoje plany mamy, będziemy pewnie szukali środków, żeby współfinansować chociażby, czy dofinansowywać chociażby przejście na paliwa gazowe. I tutaj też trzeba podkreślić, że Jędrzejów dość późno uzyskał dostęp do gazu. I ten proces, no niestety, no jest troszeczkę opóźniony w Jędrzejowie, jak przechodzenie na gaz jako paliwo, na gaz oczywiście ziemny, nie ten w butlach wolnostojących przy domach, tylko ten już systemowy. I to pewnie jeszcze będzie trwało, ale patrząc na zainteresowanie ludzi jest bardzo duże, więc to też na pewno wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ale tu trzeba jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy. No Jędrzejów, tak do końca nie wiemy, jaki poziom tego smogu jest. Prowadzimy rozmowy na temat zamontowania pierwszych czujek, pierwszych systemów do pomiaru jakości powietrza. I tak naprawdę wtedy będziemy mogli dyskutować, co w Jędrzejowie się dzieje. Problemem to oczywiście stare centrum, czyli ta zwarta zabudowa, stara zabudowa ze starymi instalacjami, ze starymi piecami. No i z takim mentalnym podejściem, żeby palić to, czym się da i co się da, bez względu na to, że
truje się siebie i swoich sąsiadów. Właśnie Straż Miejska ma takie możliwości, żeby sprawdzić, czym palą mieszkańcy w swoich domach. Czy tamte rejony są odwiedzane przez Straż Miejską? Tak, panie redaktorze. To znaczy my działamy przede wszystkim na zgłoszenie. W tym tygodniu również były takie kontrole prowadzone przez Straż Miejską. One są doraźne, to trzeba podkreślić. Nie wiem, czy to jest właściwy apel z mojej strony do końca, ale myślę, że jeżeli są takie sytuacje, że to widać, słychać i czuć od razu, jeżeli ktoś pali śmieciami, bo przede wszystkim tu jest problem albo tym najgorszym sortem paliwa, no jakiś węgiel, nie wiadomo skąd. Można jak najbardziej zgłaszać te przypadki do Straży Miejskiej. Takie kontrole są prowadzone. Nawet jeżeli nie łapiemy delikwenta za rękę, że pali syfem po prostu najgorszej jakości w kotłowniach, to na pewno też jest to działanie prewencyjne, bo ten człowiek dwa razy się zastanowi, czy wrzucić, no to też jest kuriozalna sytuacja, czy wrzucić ten plastik do pieca, czy też wsadzić go do worka i wystawić, bo gmina przecież odbiera nieodpłatnie wszystkie, oczywiście wszystkie śmieci, czy to segregowane, czy niesegregowane, więc tu jak najbardziej taki apel można za waszym pośrednictwem skierować do mieszkańców. Jeżeli no, nie dociera to do pewnych osób, to trzeba no, niestety podejmować już działania, karać, wlepiać mandaty. Tu też fajny pomysł z Legionowa, bo ostatnio też człowiek śledzi takie rzeczy. Tam mieszkańcy stworzyli interaktywną mapę trucicieli i to też dobre narzędzie okazało się dla tamtejszej Straży Miejskiej, bo w pierwszej kolejności tam się uderza, tam się puka, tam się sprawdza, tam się żąda dostępu do pieca i do paliwa, którym jest ten piec opalany, a jak najbardziej my takie możliwości mamy i z nich korzystamy, ale jak powiedziałem, to są doraźne na zgłoszenie kontrole. To też wynika z faktu, że no, nie ma co działać po omacku, warto uderzać już w konkretne miejsca, więc jeżeli są takie sytuacje, to bardzo proszę o zgłaszanie.